poison. Trucizna to najczystszy i najprostszy sposób na zabicie kogoś. Jest też tania, łatwa w użyciu i często niemal niewykrywalna. Objawy zatrucia mogą udawać wiele śmiertelnych chorób, co nie wzbudzi podejrzeń policji. Zabójcy posługujący się trucizną muszą być dokładni, aby zwieść ekspertów. Toksykolodzy zawsze poszukują śmiercionośnych substancji chemicznych, które nie zostawiają śladów. Kiedy komuś zostaje podana śmiertelna dawka egzotycznej trucizny, rutynowe badania jej nie wykryją. Czasem wymaga to wytrwałej pracy detektywistycznej i użycia wyspecjalizowanych narzędzi, żeby wykryć wszystkie substancje w organizmie. Coming up. Już za chwilę, jak bułgarska tajna policja zamordowała Georgija Markowa, posługując się bronią prosto z kryminału. Krypen, doktor morderca, który zabił żonę dla kochanki, skazany dzięki chemii. I okrutne zabójstwo Aleksandra Litwinienki, które wstrząsnęło światem i pozostawiło toksyczny ślad radioaktywnej trucizny w sercu Londynu. Od stuleci trucizny służyły sprytnym zabójcom w dokonywaniu morderstw i egzekucji, zwodząc lekarzy i detektywów. Skoro współczesna medycyna jest w stanie wskazać nawet najmniejsze ślady substancji trujących, takie zbrodnie rzadko kiedy pozostają niewykryte. Nauka i zbrodnia. Toksykologia to nauka o wpływie substancji chemicznych, zwłaszcza trucizn, na organizm człowieka i innych żywych stworzeń. Toksykolodzy wykrywają trucizny w organizmie człowieka i odtruwają go. Toksykologia sądowa polega na badaniu próbek biologicznych, czasem próbek pokarmów, w poszukiwaniu leków lub trucizn. Jednak to szersza dyscyplina. Bada też, jak określona substancja wpływa na normalne funkcjonowanie człowieka. We współczesnym świecie, gdzie nowe związki chemiczne wynajdywane są co chwila, toksykolodzy współpracują z patologami podczas autopsji osoby, która mogła zostać otruta. Pomagamy lekarzom sądowym i koronerom ustalić przyczynę zgonu, jeśli stwierdzono obecność jakiegoś leku lub trucizny. Pomagamy też we wszystkich przestępstwach z udziałem substancji toksycznych, na przykład w sprawach, w których podrasowano czyjegoś drinka. Zawsze należy ustalić, ile trucizny zaaplikowano i wyizolować substancję trującą. Żadna autopsja nie może być przeprowadzona bez raportu toksykologicznego. Szukamy powszechnie stosowanych lekarstw, które mogły zostać przedawkowane. Podczas badania toksykologicznego ustalamy więc nie tylko, jakie lekarstwa zostały zażyte, ale też w jakiej dawce. Trucizny są popularne wśród zamachowców, szczególnie w dyktaturach, wśród liderów politycznych pragnących pozostać u władzy lub wyeliminować swoich krytyków. Tajna policja dawnych państw Układu Warszawskiego specjalizowała się w truciznach. Związek Radziecki zawsze eliminował wrogów na wszelkie możliwe sposoby. Zaletą trucizny jest to, że śmierć będzie tajemnicza i często bolesna. Otruwanie wymaga użycia mniejszej siły i pozostawia mniejszy bałagan. Świetnie służy więc w świecie szpiegostwa. Przeprowadzając zamach, nie chodzi tylko o wyeliminowanie jednego celu, ale też o zasianie strachu wśród wrogów Związku Radzieckiego, żeby przekazać im, że jeśli nadal będą krytykować dyktaturę, każdy z nich może zginąć.
Jest 1:30 po południu. Georgi Markow, bułgarski pisarz, speaker radiowy i dysydent, parkuje samochód po południowej stronie mostu Waterloo. Schodami wchodzi na drogę powyżej, gdzie zamierza wsiąść do autobusu, którym dojedzie do siedziby BBC na drugim brzegu Tamizy. Podchodząc do przystanku, Markow poczuł ostry, kłujący ból w nodze. Okazało się, że ktoś zaczepił go parasolką. Właściciel parasolki, którego wyglądu zewnętrznego nigdy nie poznaliśmy, przeprosił, wsiadł do taksówki i odjechał. Noga Markowa bolała nadal, co go zdziwiło, ale postanowił i tak iść do pracy. Po kilku godzinach Markow narzeka na kiepskie samopoczucie i idzie do domu. Szybko pojawia się u niego wysoka gorączka. Jego stan pogarsza się tak gwałtownie, że zmartwiona żona Anna dzwoni na pogotowie. W szpitalu lekarze są przekonani, że Markow zdradza objawy zatrucia krwi. Temperatura ciała spada, puls zwalnia, za to tętno wzrasta do 160 na minutę. Liczba białych krwinek wzrosła trzykrotnie. Lekarze zdiagnozowali posocznicę i przepisali ogromną ilość antybiotyków. Kiedy tam dotarłam, uświadomiłam sobie, że Georgi umiera. Wiem, że czasem umierającą osobę można zatrzymać, jeśli ona chce żyć. Georgi bardzo chciał żyć, nigdy nie chciał umrzeć. Markow nie reagował na żadne leczenie. Lekarze patrzyli bezsilnie na to, jak zanikały funkcje życiowe. Powtarzałam mu, że musi walczyć dla Saszy. Potwierdził, ale widziałam, że tętno zanikało. Wybiegłam z sali po pielęgniarkę. Wkrótce potem umarł. Ze względu na prędkość postępowania i skutki choroby, jak również dziwne spotkanie z nieznajomym na moście Waterloo, patologowie postanowili ustalić, co stało się naprawdę. To, co odkryli, zdawało się pochodzić prosto z filmu z Jamesem Bondem. Prześwietlenie uda wykazało niewielki, okrągły punkcik, jak po ukłuciu, w miejscu, gdzie musiała uderzyć parasolka. Po śmierci Markowa przeprowadzono sekcję zwłok. Znaleziono kulkę o średnicy niecałych 2 mm. Jej pochodzenie było nieznane. Z tyłu nogi znajdowała się mała ranka, ale nie wiadomo było po czym. Kulka i próbka tkanki Markowa zostają wysłane do Portsdown, brytyjskiego wojskowego ośrodka badawczego. To tam odkryto zawartość tajemniczej kulki. Szczegółowe badanie skóry wokół rany po wkłuciu wskazywało, że kulka mogła zawierać rzadką, śmiertelną truciznę – rycynę, pozyskiwaną z rącznika pospolitego. Rycyna to śmiertelna trucizna, bardziej niebezpieczna niż jad kobry. Nawet najmniejsza dawka powoduje śmierć, a w tamtych czasach nie znano na nią antidotum. 28 gramów mogło zabić 90 tysięcy ludzi. Wystarczyła mała dawka, żeby zatruć organizm. Objawy Markowa potwierdzały zażycie jej. Jeden z najlepszych ekspertów w dziedzinie trucizn, dr David Gall, przewodniczył śledztwu. Śmiertelna dawka dla człowieka i zwierząt to 1 mikrogram. Trudno to przedstawić obrazowo, ale jest ona wielkości 1/1000 maleńkiej szczypty soli na 1 kilogram masy ciała. Człowiek waży około 50 kilogramów, czyli potrzeba naprawdę mikroskopijnej ilości, żeby zabić człowieka. Rycyna hamuje produkcję białek, więc komórki obumierają. Następne są potężny krwotok wewnętrzny i uszkodzenie wszystkich organów, prowadzące do śmierci. W laboratorium Policji Londyńskiej zbadano samą kulkę, której średnica to jedynie 1,5 mm.
Kulka, w której znajdowała się trucizna, była perfekcyjnie wykonana. Wywiercono w niej dwa otwory, co musiało być niezwykle trudne w tak małym obiekcie. Stopiono ją z platyny i radu, metali, które w ogóle nie korodują. Jeden otwór był czysty, drugi zatkany zarażoną tkanką. Eksperci ustalili, że kulkę zaprojektowano w celu przeniesienia małej ilości trucizny, nie większej niż 2 mg. Była tak mała, że mogła nigdzie nie zostać odnaleziona. Mimo to skutecznie przeniosła truciznę. Zaprojektowano ją tak, żeby zabiła ofiarę. Kiedy naukowcy skończyli badania, poinformowano służby specjalne i MI5. Wyglądało na to, że na brytyjskiej ziemi dokonano zamachu politycznego. Kto mógł się dopuścić tak okrutnego czynu? Na pogrzebie Markowa zjawili się agenci brytyjskiego wywiadu w celu zdobycia informacji co do tożsamości potencjalnych sprawców. Detektywi z Wydziału Antyterrorystycznego zaczęli przeszukiwać gabinet Markowa w BBC. Ich szczegółowe dochodzenie zaczęło ujawniać, dlaczego Markow stał się ofiarą takiego ataku. W Bułgarii Markow był jednym z najbardziej znanych pisarzy i dramaturgów. Był sławny i bogaty, ale zmęczony komunistyczną dyktaturą wyemigrował z Bułgarii w 1969 roku. Starałem się pójść na wszystkie możliwe kompromisy. Ostatecznie było ich zbyt wiele. Tamtejsza atmosfera zupełnie mi nie odpowiadała. W Wielkiej Brytanii Markow dostał pracę w BBC. Dołączył do Radia Wolna Europa, stacji radiowej nadającej do wielu państw komunistycznych. Mówiliśmy o sprawach, które stanowiły tabu w Bułgarii. Takich, które władze chciały zatuszować, o których społeczeństwo nie powinno wiedzieć. Georgi krytykował władzę. Był świetnym pisarzem. Nie ograniczał się do krytyki. Wyśmiewał też władzę. Żaden dyktator nie zniesie śmieszności. Krytykę może tak, śmieszności nie. Raporty Markowa szczególnie uderzały w bułgarskiego dyktatora Todora Żywkowa, który trzymał kraj żelazną ręką. Odczuwam potrzebę buntowania się przeciwko wszelkiej władzy. Jeśli ktoś chce mnie do czegoś naprawdę zniechęcić, wystarczy, że powie, że władze to lubią, popierają lub narzucają muzykę czy coś innego, a ja nigdy się nie podporządkuję. Krytykował wygodne życie Żywkowa i dygnitarzy na tle ciężkiego losu zwykłych Bułgarów. Podczas gdy społeczeństwo spijało słowa z ust Georgija, władze planowały zemstę. Grożono mu i ostrzegano go, ale się nie ugiął. Latem 1977 roku wściekły Żywkow nakazał go uciszyć. Zadanie powierzono bułgarskiej tajnej policji, Dyrżawnej Sigurnosti, w skrócie DS. Wówczas jej szefem był generał Władimir Todorow. Agencja utrzymywała przyjacielskie stosunki z KGB. W MI6 nazywano Bułgarów psami obronnymi KGB. Byli postawni, niezbyt subtelni, ale potrafili skutecznie przeprowadzić operację siłową. Chociaż skomplikowanej akcji nie potrafiliby zorganizować, do zamachu byli akurat zdolni. Wcześniej już dwukrotnie próbowali zlikwidować Markowa. Dopiero trzecia próba, 7 września w Londynie, przyniosła sukces. Tego też dnia Żywkow obchodził urodziny i dostał makabryczny prezent. Nikolaj Chochłow znał się na metodach działania KGB. Zlikwidowanie kogoś w Anglii w takich okolicznościach wymagało zgody najwyższego mocodawcy. Przeprowadzenie trzech podobnych operacji
musiało wymagać całkowitej zgody i wsparcia. Działanie trującej kulki potwierdzono po podobnym zamachu na bułgarskiego dysydenta we Francji, Władimira Kostowa. W Paryżu dwa tygodnie przed śmiercią Markowa Kostow również został potrącony przez przechodnia, podczas gdy wraz z żoną wychodził z metra. Miał parasolkę? Nie. Miał za to małą torbę. Mógł w niej mieć coś, czego nie widzieliśmy, ale czegoś wielkości parasolki nie miał. Kostow przeżył, bo kulka utkwiła w mięśniu ramienia i trucizna nie przedostała się do krwiobiegu. Nie umarł, a kulkę usunięto w stanie nienaruszonym. Kiedy ją zbadano, okazało się, że otwory, które znajdowały się też w kulce Markowa, były zasklepione specjalnym woskiem. Miał on topnieć w temperaturze ciała. Kiedy stopniał, rycyna z wnętrza kulki była wypuszczana do krwiobiegu i zabijała ofiarę. Badanie kulki w Londynie wykazało, że identyczną zabito Markowa. Dalsze badania ujawniły, że parasolka była tak naprawdę sprytnie zamaskowaną wiatrówką. Została zaprojektowana i przekazana bułgarskim tajnym służbom przez KGB. Nie ma dowodów na to, że KGB kiedykolwiek użyło tej broni. Jest dość toporna. KGB zaś preferowało bardziej subtelne i wyszukane metody. Bułgarom to wystarczyło, bo było proste, łatwe w użyciu. Jej działania nie trzeba było długo tłumaczyć, poza tym z reguły była niezawodna. Wieści o tym, w jaki sposób zginął Markow, zostały upublicznione. Bułgarscy dyplomaci w Londynie zaprzeczyli, jakoby ich rząd był za to odpowiedzialny. Podejrzenia, że zamachu dopuściła się ich tajna policja, określili jako absurdalne. Nie wszyscy się z tym zgadzali. W tej sprawie użyto niezwykle zaawansowanej techniki. Wnoszę z tego, że oficerowie dowodzący całą akcją chcieli sprawić komuś przyjemność. Zamordowanie dysydenta w obcym kraju jest ogromnym wyzwaniem dla każdego wywiadu. Żadne służby nie przeprowadziłyby takiej akcji bez pozwolenia z góry. Rozkaz zabicia Markowa musiał przyjść z samego szczytu władzy, od prezydenta Bułgarii Todora Żywkowa. Dopiero 10 lat później prawda znalazła potwierdzenie. W 1991 roku, dwa lata po upadku muru berlińskiego i rządów socjalistycznych w krajach Układu Warszawskiego, upadł też reżim Żywkowa. Scotland Yard potwierdził, że dwóch agentów Wydziału Antyterrorystycznego jest już w Sofii. Nie spodziewali się jednak tak ogromnej współpracy, dzięki której były przywódca Bułgarii może znaleźć się w więzieniu pod zarzutem spisku w celu zabójstwa. Nowe władze Bułgarii oskarżyły Żywkowa o śmierć Markowa i pozwolenie na kilka innych zabójstw bułgarskich emigrantów. Cieszę się, że sprawa jest nareszcie rozwiązana i ci, którzy są za to odpowiedzialni, zostaną ukarani. Ci, którzy zlecili zabicie mojego męża, będą musieli ponieść karę. W 1992 roku generał Władimir Todorow, były szef bułgarskiego wywiadu, został skazany na 16 miesięcy więzienia za zniszczenie 10 tomów akt dotyczących śmierci Markowa. Dalsze dochodzenie wyłowiło nazwisko Francesco Giano, Duńczyka włoskiego pochodzenia, znanego jako agent Piccadilly. Uważano, że został wysłany do Londynu przez bułgarskie tajne służby w celu zabicia Markowa. Giano był przesłuchiwany w 1993 roku w Danii przez duńską i brytyjską policję. Przyznał co prawda, że pracował dla bułgarskich tajnych służb i był w Londynie w momencie zajścia. Zaprzeczał jednak, jakoby brał udział w jakiejkolwiek próbie zamachu. Ponieważ dokumenty zostały zniszczone, policja nie miała podstaw, żeby go przetrzymywać. Sprawę oficjalnie zamknięto we wrześniu 2008 roku, 30 lat po zamachu na Georgija Markowa, kiedy według bułgarskiego prawa doszło do przedawnienia. Bez tych akt nikt nigdy nie zostanie oskarżony o zabójstwo Markowa.
W przeszłości profesjonalni truciciele mogli spokojnie podawać swoje mikstury, przekonani, że nigdy nie zostaną wykryci. Wykrycie trucizny po śmierci staje się jeszcze trudniejsze, ponieważ kiedy ciało wchłonie substancję chemiczną, może zmienić ją na coś innego. Wówczas nie wystarczy znalezienie samej substancji, ale też produktów rozpadu. Oczywiście, jeśli ofiara umrze szybko, substancja nie zostanie przetrawiona. Przy obecnym postępie toksykologii wybór trucizny może decydować o popełnieniu zbrodni doskonałej lub zupełnej porażce. Ślady niektórych trucizn mogą zdradzić sprawców nawet wiele lat po zdarzeniu. Możemy przebadać ciała pogrzebane wiele lat wcześniej, ekshumować zwłoki i poszukać śladów trucizny lub leków w tkankach. Skomplikowane procesy chemiczne przeprowadzane przez toksykologów mogą być trudne do pojęcia dla przysięgłych. Toksykolodzy przyczyniają się do rozwiązania sprawy swoją wiedzą. Muszą wytłumaczyć tak sądowi, jak i przysięgłym zawiłe procesy badawcze i ich znaczenie, a także wyniki tych procesów. Jednym z pionierów w tej dziedzinie był patolog Bernard Spilsbury. Odegrał kluczową rolę w skazaniu niesławnego doktora Crippena. Na początku lipca 1910 roku detektywi Scotland Yardu odwiedzili dom Halleya Harveya Crippena, amerykańskiego lekarza pracującego w Londynie. Dopytywali się o jego żonę, Corę, aktorkę, która zaginęła kilka miesięcy wcześniej. Na scenie nazywano ją Belle Elmore. Jeśli on był lekarzem trzeciej kategorii, ona była aktorką trzeciej kategorii. Trudno powiedzieć, co początkowo w sobie widzieli. Kiepsko się dogadywali i ona coraz bardziej nim rządziła. On zaś był coraz bardziej zadłużony w swojej sekretarce, Ethel Neave. Policję zawiadomili przyjaciele Cory z teatru, państwo Nash, których niepokoiło jej zniknięcie. Crippen powiedział im, że żona wróciła do Ameryki zaopiekować się chorym członkiem rodziny, gdzie nabawiła się zapalenia płuc i umarła. Kilka tygodni później Crippen zaczął pokazywać się z Ethel, która miała na sobie biżuterię jego żony i jej futra. Zastanawiano się, dlaczego wracając do Ameryki zostawiła tak cenne rzeczy. Państwo Nash byli zaskoczeni, że Cora wyjechała bez pożegnania, więc udali się do Scotland Yardu. Początkowo detektyw Walt Dew, który bardzo zainteresował się tą sprawą, wziął ją jako osobę zaginioną, która opuściła męża. Crippen powiedział, że nie ma nic do ukrycia i zachęcił Dew do przeszukania jego domu, gdzie zupełnie otwarcie mieszkał z Ethel Neave. Podczas przesłuchania przez Waltera Dew, Crippen zmienił wersję, twierdząc, że Cora wyjechała do Ameryki z jednym z wielu kochanków, aktorem Bruce'em Millerem. Przyznał, że skłamał co do śmierci żony z obawy przed skandalem i wystawieniem się na publiczne pośmiewisko, że żona opuściła go dla innego. Główny inspektor Dew rozejrzał się po domu, nie znajdując w nim niczego podejrzanego. Amerykańskich przyjaciół to nie satysfakcjonowało i polecili inspektorowi wrócić do domu doktora. Dwa dni później Dew wrócił. Miał więcej pytań do Crippena. Ku jego zaskoczeniu dom świecił pustkami. Dew dowiedział się też, że Crippen nie pojawił się w pracy przy New Oxford Street. Kierując się instynktem detektywa, Dew zarządził gruntowne przeszukanie domu i ogrodu. Ostatnim niesprawdzonym miejscem była mała piwnica na węgiel. Po usunięciu kilku cegieł przy podłodze powietrze wypełnił okropny smród.
W płytkim dole, pokrytym wapnem, spoczywał gnijący ludzki kadłub zawinięty w coś, co wyglądało na piżamę. Obok ciała policja znalazła kosmyk włosów i spinkę. Czy było to ciało Corey Crippen? Jako że głowy, nóg i rąk nie było, nie dało się tego ustalić. Scotland Yard wydał list gończy za Crippenem i Leniw, oferując 250 funtów nagrody za pomoc w ich schwytaniu. Prasa wydrukowała całą makabryczną historię. Była to opowieść na pierwszą stronę, zawierająca romans, skandal, zaginioną osobę i zabójstwo. Mimo prasowej nagonki, kochankowie zniknęli bez śladu. Okazało się, że byli już za granicą. Pierwsza wizyta policjanta tak wytrąciła Crippena z równowagi, że wraz z Ethel uciekli w panice do Belgii, gdzie mieli dostać się na statek do Kanady. Jednak inspektor Dew nie dał się pokonać. Pomógł mu kapitan statku Henry Kendall. Znając historię Crippenów z prasy, Kendall zwrócił uwagę na dwójkę swoich pasażerów. Johna Robinsona i jego 16-letniego syna, którzy odnosili się do siebie w nienaturalnie czuły sposób. Posługując się wynalezionym niedawno telegrafem Marconiego, wysłał wiadomość do właścicieli statku. Inspektora Dew podwieziono do nich na dużo szybszym statku. Cała historia przez kilka dni nie schodziła z pierwszych stron gazet. Czy Crippen przepłynie na drugą stronę Atlantyku, zanim Dew go dopadnie? Dew przybył do Kanady o dzień wcześniej od zbiegów i czekał, aż ich statek przypłynie. Para została aresztowana i przewieziona do Londynu, gdzie zostali powitani 28 sierpnia przez tłumy spragnione widoku zabójcy. Crippen wypierał się zabójstwa żony. Inspektorowi Dew potrzebne było potwierdzenie tożsamości kadłuba znalezionego w piwnicy. Wszystko sprowadzało się do autopsji przeprowadzonej przez genialnego Bernarda Spilsbury'ego. Spilsbury'emu przekazano pośród szczątek kawałek skóry. Na tym kawałku dopatrzył się blizny chirurgicznej. Przygotował próbkę tej tkanki pod mikroskopem i zauważył, że fragment skóry był wklęsły, co było niewątpliwym dowodem blizny chirurgicznej. Nie miał wątpliwości, że była to taka sama blizna, jaką posiadała pani Cora Crippen. Jedna z przyjaciółek pani Crippen przypomniała sobie, że widziała kiedyś brzuch pani Crippen w garderobie i znajdowała się na nim blizna po operacji jajników. Jednak to badanie toksykologiczne przeprowadzone przez patologa sądowego Sir Williama Wilcoxa pozwoliło ustalić przyczynę zgonu. Dowody Williama Wilcoxa, ówczesnego patologa sądowego, również budziły podziw, zwłaszcza biorąc pod uwagę narzędzia, jakimi w tamtych czasach dysponował. Miał powody przypuszczać, że trafił na ślady skopolaminy, czyli trującego alkaloidu pozyskiwanego z bielunia dzięciarzawego. Wilcox pozyskał i przedestylował gąbczasty osad ze zwłok, po czym przebadał go pod kątem obecności skopolaminy. Kropla tego płynu wpuszczona do oka powodowała rozszerzenie się źrenic, co było charakterystyczne dla skopolaminy. Wilcox szacował z próbki, którą otrzymał, że około pół grama trucizny pozostało w ciele. Była to śmiertelna dawka. Sprawa Crippena zapisała się w historii ze względu na pogoń przez Atlantyk. Była to jednak pierwsza sprawa, w której przysięgli zaakceptowali dowody naukowe. To jest najważniejsze.
Proces w sprawie zabójstwa rozpoczął się 18 października 1910 roku. Społeczeństwo bardzo interesowało się sprawą i dochodziło do sporów o miejsce na sali. Crippen utrzymywał, że jest niewinny, twierdząc, że nie miał pojęcia o szczątkach ukrytych w piwnicy. Obrona twierdziła, że ciało mogło tam spoczywać jeszcze zanim wprowadził się z Corą do tego domu. Spilsbury, biegły oskarżenia, zwrócił uwagę na lekarską dokładność, z jaką pozbyto się ciała. Zeznał, że kończyny Cory Crippen zostały odcięte przez profesjonalistę i prawdopodobnie spalone w kuchni. Uważał, że organy rozpuszczono w wannie wypełnionej kwasem, a głowę wyrzucono z promu, którym Crippen dopłynął do Belgii. Chociaż Spilsbury nie mógł stwierdzić, czy szczątki należały do mężczyzny czy do kobiety, blizna na brzuchu pokrywała się z aktami medycznymi Cory Crippen. Materiał dowodowy, kawałki ciała, zostały przekazane przysięgłym. Był pierwszym patologiem, który rozmawiał z przysięgłymi, a nie tylko udzielał im wykładu. Pozwolił im wyciągać własne wnioski. Następnie dowodzono przyczyny zgonu Cory. Aptekarz potwierdził, że truciznę, której ślady znalazł Wilcox w szczątkach, zakupił Crippen. Zamówił 5 granulek bromowodorku hioscyny w sklepie Louis and Barrows przy New Oxford Street. Crippen odebrał zamówienie 19 stycznia 1910 roku. Zaledwie 12 dni później sprzedał pierścionek z brylantem Cory i jej kolczyki za 80 funtów. Były to z pewnością obciążające dowody poszlakowe. Twierdzenie Crippena, że szczątki musiały spoczywać w domu, zanim się tam wprowadził w 905, zostały obalone. Męska piżama, w którą zawinięto ciało, została uszyta przez firmę Jones Brothers, którzy naszywali swoje metki dopiero po roku 1905. Oskarżenie podsumowało wnioskiem, że włosy i spinka do nich należała do Cory. Zakupił truciznę. Zwłoki były zawinięte w jego piżamę, czego nie umiał wytłumaczyć. Uciekał przed policją, kłamał w kwestii zniknięcia żony. Natychmiastowo przekazał biżuterię nowej kochance. Wszystko się zgadzało. Proces trwał 5 dni. Przysięgli po zaledwie pół godzinie obrad skazali Crippena. Przewodniczący sądu skazał Crippena na śmierć. Ethel Deneve, która, jak twierdził Crippen, nie miała nic wspólnego ze śmiercią Cory, była sądzona oddzielnie. Została uniewinniona, popłynęła do Kanady i zapadła się pod ziemię. Apelację Crippena odrzucono, a Winston Churchill, wówczas minister spraw wewnętrznych, podpisał nakaz egzekucji. Crippen został powieszony 23 listopada 1910 roku. Najbardziej popularną trucizną w przeszłości był arszenik, nazywany często proszkiem spadku, jako że mógł błyskawicznie odmienić losy krewnych zmarłego. Określa się go jako truciznę królów i króla trucizn. Przeciętny przestępca, który nie zna się na truciznach, z pewnością zdecyduje się na coś klasycznego. Cyjanek, arszenik, metale ciężkie, rzeczy, które są opisywane jako trucizny i łatwo dostępne. Te substancje rzeczywiście mogą być śmiercionośne, ale też łatwe do wykrycia przez współczesnych toksykologów. Niestety ciągle powstają nowe trucizny. Ludzie dobierają trucizny na podstawie posiadanej przez siebie wiedzy. Ktoś związany z medycyną prawdopodobnie zdecyduje się na jakieś lekarstwo. Ktoś powiązany z chemią zna substancje, z którymi pracuje. Terroryści wybierają klasyczne trucizny, biologiczne, chemiczne, wliczając w to cyjanek czy arszenik. Today,
Obecnie coraz częściej stosowane są nowe, nieznane trucizny, trudne do wykrycia. Toksykolodzy mogą mieć problemy z ustaleniem przyczyny zgonu. Wiele osób ma teraz dostęp do trucizn wynalezionych w czasach zimnej wojny. Jedna z nich może być rozpylona na jakąkolwiek płaską powierzchnię. Ofiara zatruwa się przez skórę i zdradza objawy bardzo podobne do zawału serca. Trucizna ta jest niewykrywalna 24 godziny po zatruciu. Aleksandra Litwinienkę zabiła śmiercionośna i nieznana trucizna pochodząca z Rosji. Aleksander Litwinienko, były agent KGB, spotkał się z dwoma kolegami z czasów służby w hotelu Millennium w londyńskim Mayfair. Andrzej Ługowoj i Dmitrij Kowtin chcieli omówić z Litwinienką propozycję biznesową. Obecny był też Wacław Sokolenko. Spotkanie zorganizował wspólny znajomy, rosyjski oligarcha Borys Bieryzowski. Tuż przed trzecią po południu Litwinienko udaje się na kolejne spotkanie w barze sushi na Piccadilly Circus. Czeka na niego Mario Scaramella, włoski ekspert do spraw bezpieczeństwa. Scaramella miał dla Litwinienki ważne informacje. Zdradził mu, że obaj znaleźli się na liście celów Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ma też wieści w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej, rosyjskiej dziennikarki krytykującej prezydenta Putina, zastrzelonej w Moskwie miesiąc wcześniej. Litwinienkę interesowały takie sprawy. Mimo bycia oddanym agentem KGB od momentu ucieczki z Rosji w 1999 i zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie, Litwinienko, wspierany przez Bieryzowskiego, stał się zażartym krytykiem Kremla i prezydentury Putina. We dwóch podkreślali fakt, że obecne rosyjskie władze miały przestępczą i terrorystyczną przeszłość. Sugerowali, że operacje terrorystyczne, takie jak wysadzenie mieszkań czy masakra w szkole w Biesłanie, były dziełem tych polityków, którzy wzniecając panikę, chcieli powiększyć swoją władzę w państwie. Litwinienko napisał odważną książkę, w której twierdził, że Federalna Służba Bezpieczeństwa i rosyjska Duma są skorumpowane. Postanowił też prześledzić tajemniczą śmierć rosyjskiej dziennikarki. Po spotkaniu ze Scaramellą, Litwinienko wrócił do hotelu Millennium na kolejne spotkanie z Ługowojem i Kowtinem. W drodze do domu Litwinienko zaczyna się źle czuć. Tuż przed północą zaczął wymiotować. Potem wymiotował co 20 minut. To był przerażający widok. Przez dwa dni miał wysoką gorączkę i cierpiał na ból brzucha. Wreszcie zaniepokojona żona wzywa pogotowie. Zostaje przewieziony do szpitala. Lekarze zarządzają serię badań, między innymi badanie toksykologiczne. Nie mogą jednak ustalić, w czym leży problem. Stan Litwinienki się pogarsza. On zaś zaczyna się domyślać, dlaczego. Eliminowanie wrogów za pomocą trucizny od lat było ulubioną metodą rosyjskiej policji. Od czasów carskich, przez Związek Radziecki i po jego rozpadzie. Litwinienko mówi rosyjskiemu wydziałowi BBC, że jest w bardzo złym stanie po ciężkim otruciu. Ktoś zaproponował mi spotkanie. Doszło do spotkania w jednej z londyńskich restauracji. Dano mi dokumenty z listą nazwisk, być może osób zaangażowanych w zabójstwo Anny Politkowskiej. Zachorowałem kilka godzin po tym spotkaniu. Zaczął gwałtownie tracić włosy i chudnąć. Lekarze przenoszą go do szpitala uniwersyteckiego w centrum Londynu, gdzie przeprowadzają kolejne badania. Policja daje mu uzbrojoną ochronę, podejrzewając, że został otruty. Lekarze nie mogą mu pomóc.
Potwierdzamy gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia Aleksandra Litwinienki. Jest ciężko chory. Przebywa na oddziale intensywnej opieki. Szef Litwinienki, Gieryzowski, nie ma wątpliwości co do winnych otrucia. Postawmy sprawę jasno. Litwinience przyznano azyl, a kilka miesięcy temu został obywatelem brytyjskim. To jasne, że Kreml zaatakował Brytyjczyka i Wielką Brytanię. Organizuje kampanię medialną i nagłaśnia sprawę. Zależało mu na tym, żeby w ciągu tych kilku dni, które mu zostały, Litwinienko wskazał zabójców. Upewnił się, że dziennikarze mają dostęp do Aleksandra, że zostaną opublikowane jego zdjęcia. Kiedy tylko Brytyjczycy zrozumieli, że miała miejsce operacja wywiadowcza, potępili reżim Putina. Kreml szybko odpowiedział na plotki. Wydano oświadczenie, w którym stwierdzono, że pomysł, jakoby rosyjski rząd zatruł Litwinienkę za to, że go krytykował, jest po prostu śmieszny. Wydział antyterrorystyczny Scotland Yardu zaczął przyglądać się z bliska chorobie Litwinienki. Wyglądało to na zatrucie promieniowaniem, ale początkowo testy niczego nie wykazały. Wysłano próbki do specjalistycznego laboratorium w Ośrodku Badania Krwi Atomowej, gdzie ostatecznie znaleziono truciznę. Był to radioaktywny polon 210. Dla Aleksandra Litwinienki było już za późno. Zaledwie 3 godziny po zidentyfikowaniu trucizny Litwinienko dostaje zawału serca. Po 9 wieczorem 23 listopada umiera. Następnego dnia oświadczenie przygotowane przez Litwinienkę przed śmiercią zostaje odczytane przez przyjaciela Aleksa Goldfarba. Może pan zniszczyć jednego człowieka, ale ogólnoświatowy protest, panie Putin, będzie dźwięczał w pańskich uszach przez resztę życia. Ojciec Litwinienki, Walter, przemówił z głębi rozpaczy. Ten reżim stanowi śmiertelne zagrożenie dla świata. Sasza z nim walczył. Rozumiał go. I ten reżim go dopadł. Prezydent Putin zareagował niemal natychmiast. Na konferencji prasowej stwierdził, że śmierć pana Litwinienki była tragedią, ale mogła nastąpić z przyczyn naturalnych. W Wielkiej Brytanii policyjne dochodzenie wkrótce kończy się sukcesem. Ślady substancji radioaktywnej znalezione są w barze sushi w hotelu, gdzie spotkali się 4 byli szpiedzy i w londyńskim domu Litwinienki. Dom zostaje zamknięty na potrzeby dalszych badań. Policja usiłuje znaleźć wszystkie osoby, z którymi spotkał się Litwinienko, na dzień przed wystąpieniem objawów zatrucia, żeby przebadać ich pod kątem skażenia. Toksykolodzy sądowi dowiadują się więcej o polonie 210. Tego izotopu nie da się wyodrębnić domowymi sposobami. Potrzeba do tego pokaźnej infrastruktury. Polon 210 był kiedyś stosowany jako przyspieszacz reakcji atomowych. Obecnie używa się go głównie w przemyśle fotograficznym. Niemal cały polon 210 produkowany jest w Rosji. To bezwonny i bezbarwny płyn, który wygląda i smakuje jak woda. Bez badania promieniowania nie mógł zostać wyłapany przez ochronę lotniska, co czyni go doskonałym narzędziem zamachu. Polon emituje promieniowanie alfa, które nie przechodzi przez ludzką skórę. Dlatego lekarze nie wykryli go podczas zewnętrznych badań napromieniowania. To słabe źródło cząsteczek alfa zawartych w pojemniku. Żadna z cząsteczek się teraz nie wydostaje. Oto wrażliwy wykrywacz promieniowania. Nawet jeśli przyłożę go do pojemnika, nic się nie stanie. Jeśli jednak zdejmę pokrywkę, nawet mimo słabego promieniowania, wykrywacz zaczyna alarmować o promieniowaniu. Gdyby odrobina tej substancji się wysypała, z łatwością zostałaby wykryta. Then it would be very easy to pick it up and detect it.
Cząsteczki alfa, jeśli zostaną połknięte, są niezwykle szkodliwe dla ludzkiej tkanki i organów wewnętrznych. Niewielka ilość może skazić cały teren. Odpowiednio wyposażona policja złapała trop. Wyglądało na to, że Polon podrzuciło trzech Rosjan, z którymi spotkał się Litwinienko wieczorem, kiedy zachorował. Zamachowcy z FSB zwykle pracują trójkami. Zwykle jedna osoba zna ofiarę, druga odpowiada za cały sprzęt wykorzystany w czasie operacji, a trzecia osoba przeprowadza całą akcję. Zwykle nie jest to osoba, która zna ofiarę na wypadek wyrzutów sumienia w ostatniej chwili. Policja podejrzewała Andrzeja Ługowoja, Dymitra Kowtina i Wacława Sokolenkę o przywiezienie śmiercionośnej substancji do Wielkiej Brytanii i podanie jej ofierze. Wszyscy trzej byli kiedyś funkcjonariuszami rosyjskich służb bezpieczeństwa, FSB. W tej konkretnej trójce Ługowoj znał Litwinienkę, Kowtin przeprowadził operację, a Sokolenko prawdopodobnie przeszmuglował polon 210. Ślady polonu znaleziono w wielu miejscach, które odwiedzili mężczyźni. Jak również w samolocie, którym przylecieli z Moskwy do Hamburga i Londynu. Pod wieloma względami polon 210 był doskonałą trucizną ze względu na niskie promieniowanie. Jednak wydaje się, że i Ługowoj, i Kowtin nie ufali tej truciźnie. Napromieniowanie w samolocie było tak duże, że wyglądało na to, że otworzyli pojemnik, w którym przewozili polon, żeby sprawdzić, czy naprawdę jest tak bezwonny i bezpieczny, jak im obiecano. Dzięki temu zostawili dość śladów, żeby prześledzić ich drogę z samolotu do hotelu. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu ciało Litwinienki zostaje poddane autopsji. Wyniki toksykologiczne wykazały dwie fazy zatrucia, co wskazywało na to, że otrzymał dwie oddzielne dawki. Uważa się, że został podtruty w barze, kiedy spotkał Rosjan po raz pierwszy. Udał się na inne spotkanie, po czym pewnie podano mu truciznę, kiedy wrócił do hotelu. Najprawdopodobniej w herbacie. Policja znalazła filiżankę w barze hotelowym, w której prawie na pewno podano mu truciznę. Litwinienko został pochowany na cmentarzu Highgate w zaplombowanej trumnie, mającej chronić świat przed wartym 5 milionów funtów polonem, którym go otruto. Scotland Yard oświadczył, że jego śmierć nastąpiła w wyniku zabójstwa. Mimo widocznego śladu, który Ługowoj i Kowtin zostawili w całym zachodnim Londynie, nie było dowodów na to, że właśnie oni podali truciznę. Nie mieli też oczywistego powodu do zabicia go. Policja brytyjska poprosiła o ekstradycję Ługowoja i Kowtina w celu przesłuchania ich, ale rząd rosyjski stwierdził, że było to niezgodne z ich konstytucją. Pozwolono brytyjskim policjantom przyjechać do Moskwy, żeby przesłuchać Ługowoja, ale ten nie udzielił żadnych konkretnych odpowiedzi. Mimo że jest niemal pewne, kim byli ludzie, którzy go zabili, do dziś nikt nie wniósł oskarżenia w sprawie Aleksandra Litwinienki. Trzydziestego maja Ługowoj zwołał w Moskwie konferencję prasową. Zaprzeczył, jakoby Putin był zamieszany w zabicie Litwinienki. Dodaje też, że zmarły pracował dla MI6 i próbował zwerbować go, żeby dostarczył kompromitujących informacji na temat Putina. Podał też potencjalnych sprawców. MI6, rosyjską mafię, albo też patrona Litwinienki, Borysa Bieryzowskiego. Wielu uważa, że zamach na Litwinienkę przyniósł Putinowi wstyd, którego zawsze starał się uniknąć. Gdyby Putin rzeczywiście chciał przeprowadzić zamach na angielskiej ziemi, dlaczego nie zabił Bieryzowskiego, tylko Pionka, Litwinienkę? Jak na tajną operację, ta wydawała się dziwnie nieudana. Trucie to ulubiona broń szpiegów i służb bezpieczeństwa, ponieważ zabija ofiary po cichu i niezauważalnie. Właśnie ta potrzeba dyskrecji czyni truciznę tak wygodnym narzędziem pozbywania się wrogów. W tym wypadku zamachowcy musieli wiedzieć, że ślad substancji wskaże i ośmieszy rząd rosyjski.
Jego prawdziwa rola w tym zamachu pozostaje nieznana. Skomplikowane procesy chemiczne przeprowadzane przez toksykologów mogą być trudne do pojęcia dla przysięgłych. Toksykolodzy przyczyniają się do rozwiązania sprawy swoją wiedzą. Muszą wytłumaczyć tak sądowi, jak i przysięgłym zawiłe procesy badawcze i ich znaczenie, a także wyniki tych procesów. Jednym z pionierów w tej dziedzinie był patolog Bernard Spilsbury. Odegrał kluczową rolę w skazaniu niesławnego doktora Crippena. Na początku lipca 1910 roku detektywi Scotland Yardu odwiedzili dom Halleya Harveya Crippena, amerykańskiego lekarza pracującego w Londynie. Dopytywali się o jego żonę, Corę, aktorkę, która zaginęła kilka miesięcy wcześniej. Na scenie nazywano ją Belle Elmore. Jeśli on był lekarzem trzeciej kategorii, ona była aktorką trzeciej kategorii. Trudno powiedzieć, co początkowo w sobie widzieli. Kiepsko się dogadywali i ona coraz bardziej nim rządziła. On zaś był coraz bardziej zadłużony w swojej sekretarce, Ethel Neave. Policję zawiadomili przyjaciele Cory z teatru, państwo Nash, których niepokoiło jej zniknięcie. Crippen powiedział im, że żona wróciła do Ameryki zaopiekować się chorym członkiem rodziny, gdzie nabawiła się zapalenia płuc i umarła. Kilka tygodni później Crippen zaczął pokazywać się z Ethel, która miała na sobie biżuterię jego żony i jej futra. Zastanawiano się, dlaczego wracając do Ameryki zostawiła tak cenne rzeczy. Państwo Nash byli zaskoczeni, że Cora wyjechała bez pożegnania, więc udali się do Scotland Yardu. Początkowo detektyw Walt Dew, który bardzo zainteresował się tą sprawą, wziął ją jako osobę zaginioną, która opuściła męża. Crippen powiedział, że nie ma nic do ukrycia i zachęcił Dew do przeszukania jego domu, gdzie zupełnie otwarcie mieszkał z Ethel Neave. Podczas przesłuchania przez Waltera Dew, Crippen zmienił wersję, twierdząc, że Cora wyjechała do Ameryki z jednym z wielu kochanków, aktorem Bruce'em Millerem. Przyznał, że skłamał co do śmierci żony z obawy przed skandalem i wystawieniem się na publiczne pośmiewisko, że żona opuściła go dla innego. Główni bułgarscy dyplomaci w Londynie zaprzeczyli, jakoby ich rząd był za to odpowiedzialny. Podejrzenia, że zamachu dopuściła się ich tajna policja, określili jako absurdalne. Nie wszyscy się z tym zgadzali. W tej sprawie użyto niezwykle zaawansowanej techniki. Wnoszę z tego, że oficerowie dowodzący całą akcją chcieli sprawić komuś przyjemność. Zamordowanie dysydenta w obcym kraju jest ogromnym wyzwaniem dla każdego wywiadu. Żadne służby nie przeprowadziłyby takiej akcji bez pozwolenia z góry. Rozkaz zabicia Markowa musiał przyjść z samego szczytu władzy, od prezydenta Bułgarii Todora Żywkowa. Dopiero 10 lat później prawda znalazła potwierdzenie. W 1991 roku, dwa lata po upadku muru berlińskiego i rządów socjalistycznych w krajach Układu Warszawskiego, upadł też reżim Żywkowa. Scotland Yard potwierdził, że dwóch agentów Wydziału Antyterrorystycznego jest już w Sofii. Nie spodziewali się jednak tak ogromnej współpracy, dzięki której były przywódca Bułgarii może znaleźć się w więzieniu pod zarzutem spisku w celu zabójstwa. Nowe władze Bułgarii oskarżyły Żywkowa o śmierć Markowa i pozwolenie na kilka innych zabójstw bułgarskich emigrantów. Cieszę się, że sprawa jest nareszcie rozwiązana i ci, którzy są za to odpowiedzialni, zostaną ukarani.
Ci, którzy zlecili zabicie mojego męża, będą musieli ponieść karę. W 1992 roku generał Władimir Todorow, były szef bułgarskiego wywiadu, został skazany na 16 miesięcy więzienia za zniszczenie 10 tomów akt dotyczących śmierci Markowa. Dalsze dochodzenie wyłowiło nazwisko Francesco Giano, Duńczyka włoskiego pochodzenia, znanego jako agent Piccadilly. Uważano, że został wysłany do Londynu przez bułgarskie tajne służby w celu zabicia Markowa. Giano był przesłuchiwany w 1993 roku w Danii przez duńską i brytyjską policję. Przyznał co prawda, że pracował dla bułgarskich tajnych służb i był w Londynie w momencie zajścia. Zaprzeczał jednak, jakoby brał udział w jakiejkolwiek próbie zamachu. Ponieważ dokumenty zostały zniszczone, policja nie miała podstaw, żeby go przetrzymywać. Sprawę oficjalnie zamknięto we wrześniu 2008 roku, 30 lat po zamachu na Georgija Markowa, kiedy według bułgarskiego prawa doszło do przedawnienia. Bez tych akt nikt nigdy nie zostanie oskarżony o zabójstwo Markowa. Zawsze społeczeństwo bardzo interesowało się sprawą i dochodziło do sporów o miejsce na sali. Crippen utrzymywał, że jest niewinny, twierdząc, że nie miał pojęcia o szczątkach ukrytych w piwnicy. Obrona twierdziła, że ciało mogło tam spoczywać jeszcze zanim wprowadził się z Corą do tego domu. Spilsbury, biegły oskarżenia, zwrócił uwagę na lekarską dokładność, z jaką pozbyto się ciała. Zeznał, że kończyny Cory Crippen zostały odcięte przez profesjonalistę i prawdopodobnie spalone w kuchni. Uważał, że organy rozpuszczono w wannie wypełnionej kwasem, a głowę wyrzucono z promu, którym Crippen dopłynął do Belgii. Chociaż Spilsbury nie mógł stwierdzić, czy szczątki należały do mężczyzny czy do kobiety, blizna na brzuchu pokrywała się z aktami medycznymi Cory Crippen. Materiał dowodowy, kawałki ciała, zostały przekazane przysięgłym. Był pierwszym patologiem, który rozmawiał z przysięgłymi, a nie tylko udzielał im wykładu. Pozwolił im wyciągać własne wnioski. Następnie dowodzono przyczyny zgonu Cory. Aptekarz potwierdził, że truciznę, której ślady znalazł Wilcox w szczątkach, zakupił Crippen. Zamówił 5 granulek bromowodorku hioscyny w sklepie Louis & Barrows przy New Oxford Street. Crippen odebrał zamówienie 19 stycznia 1910 roku. Zaledwie 12 dni później sprzedał pierścionek z brylantem Cory i jej kolczyki za 80 funtów. Były to z pewnością obciążające dowody poszlakowe. Twierdzenie Crippena, że szczątki musiały spoczywać w domu, zanim się tam wprowadził w 1905, zostały obalone. Męska piżama, w którą zawinięto ciało, została uszyta przez firmę Jones Brothers, którzy naszywali swoje metki dopiero po roku 1905. Oskarżenie podsumowało wnioskiem, że włosy i spinka do nich należała do Cory. Zakupił truciznę. Zwłoki były zawinięte w jego piżamę, czego nie umiał wytłumaczyć. Uciekał przed policją, kłamał w kwestii zniknięcia żony. Natychmiastowo przekazał biżuterię nowej kochance. Wszystko się zgadzało. Proces trwał 5 dni. Przysięgli po zaledwie pół godziny obrad skazali Crippena. Przewodniczący sądu skazał Crippena na śmierć. Ethel Deneve, która, jak twierdził Crippen, nie miała nic wspólnego ze śmiercią Cory, była sądzona oddzielnie. Dom zostaje zamknięty na potrzeby dalszych badań. Policja usiłuje znaleźć wszystkie osoby, z którymi spotkał się Litwinienko, na dzień przed wystąpieniem objawów zatrucia, żeby przebadać ich pod kątem skażenia. Toksykolodzy sądowi dowiadują się więcej o polonie 210. Tego izotopu nie da się wyodrębnić domowymi sposobami. Potrzeba do tego pokaźnej infrastruktury.
Polon 210 był kiedyś stosowany jako przyspieszacz reakcji atomowych. Obecnie używa się go głównie w przemyśle fotograficznym. Niemal cały polon 210 produkowany jest w Rosji. To bezwonny i bezbarwny płyn, który wygląda i smakuje jak woda. Bez badania promieniowania nie mógł zostać wyłapany przez ochronę lotniska, co czyni go doskonałym narzędziem zamachu. Polon emituje promieniowanie alfa, które nie przechodzi przez ludzką skórę. Dlatego lekarze nie wykryli go podczas zewnętrznych badań na promieniowania. To słabe źródło cząsteczek alfa zawartych w pojemniku. Żadna z cząsteczek się teraz nie wydostaje. Oto wrażliwy wykrywacz promieniowania. Nawet jeśli przyłożę go do pojemnika, nic się nie stanie. Jeśli jednak zdejmę pokrywkę, nawet mimo słabego promieniowania, wykrywacz zaczyna alarmować o promieniowaniu. Gdyby odrobina tej substancji się wysypała, z łatwością zostałaby wykryta. Cząsteczki alfa, jeśli zostaną połknięte, są niezwykle szkodliwe dla ludzkiej tkanki i organów wewnętrznych. Niewielka ilość może skazić cały teren. Odpowiednio wyposażona policja złapała trop. Wyglądało na to, że polon podrzuciło trzech Rosjan, z którymi spotkał się Litwinienko wieczorem, kiedy zachorował. Zamachowcy z FSB zwykle pracują trójkami. Zwykle jedna osoba zna ofiarę, druga odpowiada za cały sprzęt wykorzystany w czasie operacji, a trzecia osoba przeprowadza całą akcję. Zwykle nie jest to osoba, która zna ofiarę na wypadek wyrzutów sumienia w ostatniej chwili. Policja podejrzewała Andrzeja Ługowoja, Dmitra Kowtina i Wacława Sokolenkę o przywiezienie śmiercionośnej substancji do Wielkiej Brytanii i podanie jej ofierze. Wszyscy trzej byli kiedyś funkcjonariuszami rosyjskich służb bezpieczeństwa, FSB. W tej konkretnej trójce Ługowoj znał Litwinienkę, Kowtin przeprowadził operację, a Sokolenko prawdopodobnie przeszmuglował polon 210. Ślady polonu znaleziono na brytyjskiej ziemi, dokonano zamachu politycznego. Kto mógł się dopuścić tak okrutnego czynu? Na pogrzebie Markowa zjawili się agenci brytyjskiego wywiadu w celu zdobycia informacji co do tożsamości potencjalnych sprawców. Detektywi z Wydziału Antyterrorystycznego zaczęli przeszukiwać gabinet Markowa w BBC. Ich szczegółowe dochodzenie zaczęło ujawniać, dlaczego Markow stał się ofiarą takiego ataku. W Bułgarii Markow był jednym z najbardziej znanych pisarzy i dramaturgów. Był sławny i bogaty, ale zmęczony komunistyczną dyktaturą wyemigrował z Bułgarii w 1969 roku. Starałem się pójść na wszystkie możliwe kompromisy. Ostatecznie było ich zbyt wiele. Tamtejsza atmosfera zupełnie mi nie odpowiadała. W Wielkiej Brytanii Markow dostał pracę w BBC. Dołączył do Radia Wolna Europa, stacji radiowej nadającej do wielu państw komunistycznych. Mówiliśmy o sprawach, które stanowiły tabu w Bułgarii. Takich, które władze chciały zatuszować, o których społeczeństwo nie powinno wiedzieć. Georgi krytykował władzę. Był świetnym pisarzem. Nie ograniczał się do krytyki. Wyśmiewał też władzę. Żaden dyktator nie zniesie śmieszności. Krytykę może tak, śmieszności nie. Raporty Markowa szczególnie uderzały w bułgarskiego dyktatora Todora Żywkowa, który trzymał kraj żelazną ręką. Odczuwam potrzebę buntowania się przeciwko wszelkiej władzy. Jeśli ktoś chce mnie do czegoś naprawdę zniechęcić, wystarczy, że powie, że władze to lubią, popierają lub narzucają muzykę czy coś innego, a ja nigdy się nie podporządkuję.
Krytykował wygodne życie Żywkowa i dygnitarzy na tle ciężkiego losu zwykłych Bułgarów. Podczas gdy społeczeństwo spijało słowa z ust Georgija, władze planowały zemstę. Grożono mu i ostrzegano go, ale się nie ugiął. Latem 77 roku wściekły Żywkow nakazał go. Nauka i zbrodnia. Toksykologia to nauka o wpływie substancji chemicznych, zwłaszcza trucizn, na organizm człowieka i innych żywych stworzeń. Toksykolodzy wykrywają trucizny w organizmie człowieka i odtruwają go. Toksykologia sądowa polega na badaniu próbek biologicznych, czasem próbek pokarmów, w poszukiwaniu leków lub trucizn. Jednak to szersza dyscyplina. Bada też, jak określona substancja wpływa na normalne funkcjonowanie człowieka. We współczesnym świecie, gdzie nowe związki chemiczne wynajdywane są co chwila, toksykolodzy współpracują z patologami podczas autopsji osoby, która mogła zostać otruta. Pomagamy lekarzom sądowym i koronerom ustalić przyczynę zgonu, jeśli stwierdzono obecność jakiegoś leku lub trucizny. Pomagamy też we wszystkich przestępstwach z udziałem substancji toksycznych, na przykład w sprawach, w których podrasowano czyjegoś drinka. Zawsze należy ustalić, ile trucizny zaaplikowano i wyizolować substancję trującą. Żadna autopsja nie może być przeprowadzona bez raportu toksykologicznego. Szukamy powszechnie stosowanych lekarstw, które mogły zostać przedawkowane. Podczas badania toksykologicznego ustalamy więc nie tylko, jakie lekarstwa zostały zażyte, ale też w jakiej dawce. Trucizny są popularne wśród zamachowców. Szczególnie w dyktaturach, wśród liderów politycznych pragnących pozostać u władzy lub wyeliminować swoich krytyków. Tajna policja dawnych państw Układu Warszawskiego specjalizowała się w truciznach. Związek Radziecki zawsze eliminował wrogów na wszelkie możliwe sposoby. Zaletą trucizny jest to, że śmierć będzie tajemnicza i często bolesna. Otruwanie wymaga użycia mniejszej siły i pozostawia mniejszy bałagan. Świetnie służy więc w świecie szpiegostwa. Przeprowadzając zamach, nie chodzi tylko o wyeliminowanie jednego celu, ale też o zasianie strachu wśród wrogów Związku Radzieckiego, żeby przekazać im, że jeśli nadal będą krytykować dyktaturę, każdy z nich może zginąć. Jest 1:30 po południu. Georgi Markow, bułgarski pisarz, speaker radiowy i dysydent, parkuje samochód po południowej stronie mostu Waterloo. Schodami wchodzi na drogę powyżej. Okazało się, że ktoś zaczepił go parasolką. Właściciel parasolki, którego wyglądu zewnętrznego nigdy nie poznaliśmy, przeprosił, wsiadł do taksówki i odjechał. Noga Markowa bolała nadal, co go zdziwiło, ale postanowił i tak iść do pracy. Po kilku godzinach Markow narzeka na kiepskie samopoczucie i idzie do domu. Szybko pojawia się u niego wysoka gorączka. Jego stan pogarsza się tak gwałtownie, że zmartwiona żona Anna dzwoni na pogotowie. W szpitalu lekarze są przekonani, że Markow zdradza objawy zatrucia krwi. Temperatura ciała spada, puls zwalnia, za to tętno wzrasta do 160 na minutę. Liczba białych krwinek wzrosła trzykrotnie. Lekarze zdiagnozowali posocznicę i przepisali ogromną ilość antybiotyków. Kiedy tam dotarłam, uświadomiłam sobie, że Georgi umiera. Wiem, że czasem umierającą osobę można zatrzymać, jeśli ona chce żyć. Georgi bardzo chciał żyć, nigdy nie chciał umrzeć. Markow nie reagował na żadne leczenie. Lekarze patrzyli bezsilnie na to, jak zanikały funkcje życiowe.
Powtarzałam mu, że musi walczyć dla Saszy. Potwierdził, ale widziałam, że tętno zanikało. Wybiegłam z sali po pielęgniarkę. Wkrótce potem umarł. Ze względu na prędkość postępowania i skutki choroby, jak również dziwne spotkanie z nieznajomym na moście Waterloo, patologowie postanowili ustalić, co stało się naprawdę. To, co odkryli, zdawało się pochodzić prosto z filmu z Jamesem Bondem. Prześwietlenie uda wykazało niewielki, okrągły punkcik, jak po ukłuciu, w miejscu, gdzie musiała uderzyć parasolka. Po śmierci Markowa przeprowadzono sekcję zwłok. Znaleziono kulkę o średnicy niecałych 2 mm. Jej pochodzenie było nieznane. Z tyłu nogi znajdowała się mała ranka, ale nie wiadomo było po czym. Kulka i próbka tkanki Markowa zostają wysłane do Portsdown, brytyjskiego wojskowego ośrodka badawczego. To tam odkryto zawartość tajemniczej kulki. Szczegółowe badanie skóry wokół rany po wkłuciu wskazywało, że kulka mogła zawierać rzadką, śmiertelną truciznę – rycynę, pozyskiwaną z rącznika pospolitego. Rycyna to śmiertelna trucizna, bardziej niebezpieczna niż jad kobry. Nawet najmniejsza – ekshumować zwłoki i poszukać śladów trucizny lub leków w tkankach. Skomplikowane procesy chemiczne przeprowadzane przez toksykologów mogą być trudne do pojęcia dla przysięgłych. Toksykolodzy przyczyniają się do rozwiązania sprawy swoją wiedzą. Muszą wytłumaczyć tak sądowi, jak i przysięgłym zawiłe procesy badawcze i ich znaczenie, a także wyniki tych procesów. Jednym z pionierów w tej dziedzinie był patolog Bernard Spilsbury. Odegrał kluczową rolę w skazaniu niesławnego doktora Crippena. Na początku lipca 1910 roku detektywi Scotland Yardu odwiedzili dom Halleya Harveya Crippena, amerykańskiego lekarza pracującego w Londynie. Dopytywali się o jego żonę, Corę, aktorkę, która zaginęła kilka miesięcy wcześniej. Na scenie nazywano ją Belle Elmore. Jeśli on był lekarzem trzeciej kategorii, ona była aktorką trzeciej kategorii. Trudno powiedzieć, co początkowo w sobie widzieli. Kiepsko się dogadywali i ona coraz bardziej nim rządziła. On zaś był coraz bardziej zadłużony w swojej sekretarce, Ethel Neave. Policję zawiadomili przyjaciele Cory z teatru, państwo Nash, których niepokoiło jej zniknięcie. Crippen powiedział im, że żona wróciła do Ameryki zaopiekować się chorym członkiem rodziny, gdzie nabawiła się zapalenia płuc i umarła. Kilka tygodni później Crippen zaczął pokazywać się z Ethel, która miała na sobie biżuterię jego żony i jej futra. Zastanawiano się, dlaczego wracając do Ameryki zostawiła tak cenne rzeczy. Państwo Nash byli zaskoczeni, że Cora wyjechała bez pożegnania, więc udali się do Scotland Yardu. Początkowo detektyw Walt Dew, który bardzo zainteresował się tą sprawą, wziął ją jako osobę zaginioną, która opuściła męża. Crippen powiedział, że nie ma nic do ukrycia i zachęcił Dew do przeszukania jego domu, gdzie zupełnie otwarcie mieszkał z Ethel Neave. Podczas przesłuchania przez Waltera Dew, Crippen zmienił wersję, twierdząc, że Cora wyjechała do Ameryki z jednym z wielu kochanków, aktorem Bruce'em Millerem. Przyznał, że skłamał co do śmierci żony z obawy przed skandalem i wystawieniem się na publiczne pośmiewisko, że Kreml szybko odpowiedział na plotki. Wydano oświadczenie, w którym stwierdzono, że pomysł, jakoby rosyjski rząd zatruł Litwinienkę za to, że go krytykował, jest po prostu śmieszny.
Wydział antyterrorystyczny Scotland Yardu zaczął przyglądać się z bliska chorobie litwinienki. Wyglądało to na zatrucie promieniowaniem, ale początkowo testy niczego nie wykazały. Wysłano próbki do specjalistycznego laboratorium w ośrodku badania krwi atomowej, gdzie ostatecznie znaleziono truciznę. Był to radioaktywny polon 210. Dla Aleksandra Litwinienki było już za późno. Zaledwie 3 godziny po zidentyfikowaniu trucizny Litwinienko dostaje zawału serca. Po 9 wieczorem 23 listopada umiera. Następnego dnia oświadczenie przygotowane przez Litwinienkę przed śmiercią zostaje odczytane przez przyjaciela Aleksa Goldfarba. Może pan zniszczyć jednego człowieka, ale ogólnoświatowy protest, panie Putin, będzie dźwięczał w pańskich uszach przez resztę życia. Ojciec Litwinienki, Walter, przemówił z głębi rozpaczy. Ten reżim stanowi śmiertelne zagrożenie dla świata. Sasza z nim walczył. Rozumiał go. I ten reżim go dopadł. Prezydent Putin zareagował niemal natychmiast. Na konferencji prasowej stwierdził, że śmierć pana Litwinienki była tragedią, ale mogła nastąpić z przyczyn naturalnych. W Wielkiej Brytanii policyjne dochodzenie wkrótce kończy się sukcesem. Ślady substancji radioaktywnej znalezione są w barze sushi w hotelu, gdzie spotkali się czterej byli szpiedzy i w londyńskim domu Litwinienki. Dom zostaje zamknięty na potrzeby dalszych badań. Policja usiłuje znaleźć wszystkie osoby, z którymi spotkał się Litwinienko, na dzień przed wystąpieniem objawów zatrucia, żeby przebadać ich pod kątem skażenia. Toksykolodzy sądowi dowiadują się więcej o polonie 210. Tego izotopu nie da się wyodrębnić domowymi sposobami. Potrzeba do tego pokaźnej infrastruktury. Polon 210 był kiedyś stosowany jako przyspieszacz reakcji atomowych. Obecnie używa się go głównie w przemyśle fotograficznym. Niemal cały polon 210 produkowany jest w Rosji. To bezwonny i bezbarwny płyn, który wygląda i smakuje bardziej subtelne i wyszukane metody. Bułgarom to wystarczyło, bo było proste, łatwe w użyciu. Jej działania nie trzeba było długo tłumaczyć, poza tym z reguły była niezawodna. Wieści o tym, w jaki sposób zginął Markow, zostały upublicznione. Bułgarscy dyplomaci w Londynie zaprzeczyli, jakoby ich rząd był za to odpowiedzialny. Podejrzenia, że zamachu dopuściła się ich tajna policja, określili jako absurdalne. Nie wszyscy się z tym zgadzali. W tej sprawie użyto niezwykle zaawansowanej techniki. Wnoszę z tego, że oficerowie dowodzący całą akcją chcieli sprawić komuś przyjemność. Zamordowanie dysydenta w obcym kraju jest ogromnym wyzwaniem dla każdego wywiadu. Żadne służby nie przeprowadziłyby takiej akcji bez pozwolenia z góry. Rozkaz zabicia Markowa musiał przyjść z samego szczytu władzy, od prezydenta Bułgarii to do Rajivkova. Dopiero 10 lat później prawda znalazła potwierdzenie. W 1991 roku, 2 lata po upadku muru berlińskiego i rządów socjalistycznych w krajach Układu Warszawskiego, upadł też reżim Rajivkova. Scotland Yard potwierdził, że 2 agentów Wydziału Antyterrorystycznego jest już w Sofii. Nie spodziewali się jednak tak ogromnej współpracy, dzięki której były przywódca Bułgarii może znaleźć się w więzieniu pod zarzutem spisku w celu zabójstwa. Nowe władze Bułgarii oskarżyły Rajivkova o śmierć Markowa i pozwolenie na kilka innych zabójstw bułgarskich emigrantów. Cieszę się, że sprawa jest nareszcie rozwiązana i ci, którzy są za to odpowiedzialni, zostaną ukarani. Ci, którzy zlecili zabicie mojego męża, będą musieli ponieść karę. W 1992 roku generał Władimir Todorow, były szef bułgarskiego wywiadu, został skazany na 16 miesięcy więzienia za zniszczenie 10 tomów akt dotyczących śmierci Markowa.
Dalsze dochodzenie wyłowiło nazwisko Francesco Giano, Duńczyka włoskiego pochodzenia, znanego jako agent Piccadilly. Uważano, że został wysłany do Londynu przez bułgarskie tajne służby w celu zabicia Markowa. Giano był przesłuchiwany w 1993 roku w Danii przez duńską i brytyjską policję. Przyznał co prawda, że pracował dla bułgarskich tajnych służb i był w Londynie w momencie zajścia. Zaprzeczał jednak, jakoby brał udział w jakiejkolwiek próbie zamachu. Ponieważ dokumenty zostały zniszczone, policja nie miała podstaw, żeby go przetrzymywać. Sprawę oficjalnie zamknięto we wrześniu 2008 roku, 30 lat po zamachu na Georgija Markowa, kiedy według bułgarskiego prawa doszło do przedawnienia. Litwinienko mówi rosyjskiemu wydziałowi BBC, że jest w bardzo złym stanie po ciężkim otruciu. Ktoś zaproponował mi spotkanie. Doszło do spotkania w jednej z londyńskich restauracji. Dano mi dokumenty z listą nazwisk, być może osób zaangażowanych w zabójstwo Anny Politkowskiej. Zachorowałem kilka godzin po tym spotkaniu. Zaczął gwałtownie tracić włosy i chudnąć. Lekarze przenoszą go do szpitala uniwersyteckiego w centrum Londynu, gdzie przeprowadzają kolejne badania. Policja daje mu uzbrojoną ochronę, podejrzewając, że został otruty. Lekarze nie mogą mu pomóc. Potwierdzamy gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia Aleksandra Litwinienki. Jest ciężko chory, przebywa na oddziale intensywnej opieki. Szef Litwinienki, Gieryzowski, nie ma wątpliwości co do winnych otrucia. Postawmy sprawę jasno. Litwinience przyznano azyl, a kilka miesięcy temu został obywatelem brytyjskim. To jasne, że Kreml zaatakował Brytyjczyka i Wielką Brytanię. Organizuje kampanię medialną i nagłaśnia sprawę. Zależało mu na tym, żeby w ciągu tych kilku dni, które mu zostały, Litwinienko wskazał zabójców. Upewnił się, że dziennikarze mają dostęp do Aleksandra, że zostaną opublikowane jego zdjęcia. Kiedy tylko Brytyjczycy zrozumieli, że miała miejsce operacja wywiadowcza, potępili reżim Putina. Kreml szybko odpowiedział na plotki. Wydano oświadczenie, w którym stwierdzono, że pomysł, jakoby rosyjski rząd zatruł Litwinienkę za to, że go krytykował, jest po prostu śmieszny. Wydział antyterrorystyczny Scotland Yardu zaczął przyglądać się z bliska chorobie Litwinienki. Wyglądało to na zatrucie promieniowaniem, ale początkowo testy niczego nie wykazały. Wysłano próbki do specjalistycznego laboratorium w Ośrodku Badania Krwi Atomowej, gdzie ostatecznie znaleziono truciznę. Był to radioaktywny polon 210. Dla Aleksandra Litwinienki było już za późno. Zaledwie 3 godziny po zidentyfikowaniu trucizny Litwinienko dostaje zawału serca. Po 9 wieczorem 23 listopada umiera. Następnego dnia oświadczenie przygotowane przez Litwinienkę przed śmiercią zostaje odczytane przez przyjaciela Aleksa Goldfarba.